kurde, ale fajny. Aż kurde miło. Ale kurczę, pan. No i M35. Jeszcze to jest najgorsza rzecz. Na sam początek. A ja nigdy nie znalazłem. W dzisiejszym odcinku używamy m.in. odzieży Pentagon i rękawic Mechanics, które znajdziecie w sklepie partnera projektu Tank Hunter, militaria.pl. Wracamy na Hel, miejsce, do którego pasuje najważniejsze zdanie. Tutaj zawsze coś jest. Ile razy tu eksplorujemy, tyle razy półwysep zaskakuje nas coraz bardziej. Pistolet Wiz, kanka z mundurem, czaszki pancerniaka, bagnety. To wszystko właśnie na Helu. A dziś, no cóż, dziś jesteśmy większą ekipą. Znalezisk na pewno będzie bardzo dużo. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest Tomasz Błaszkiewicz. Dziękujemy serdecznie, Tomku. Lecimy! Rozpoczynamy dzisiaj nasze poszukiwania na Helu. Jesteśmy większą ekipą, także liczę, że uda nam się znaleźć naprawdę ciekawe artefakty pochodzące z 39 bądź też 45 roku. Jak wiemy, na Helu pozostałości po wojnie jest dosyć sporo, ale ja liczę, że dzisiaj możemy trafić na jakieś prawdziwe perełki. Jednocześnie, oczywiście podczas tych naszych działań będziemy sprzątać las ze śmieci, których jest tutaj naprawdę sporo. Tak więc oprócz tego, że poszukujemy, to jeszcze czyścimy las z pozostałości już po śmieciarzach po 45 roku, bo niestety takich też tutaj jest dość sporo, jako że jest to miejsce, jak wszyscy wiemy, turystyczną Mekką. Hel, koniec Polski, każdy chce tu przyjechać. Ja co prawda dzisiaj zbyt dużo poszukiwać nie będę, ale mam nadzieję, że nasi widzowie, którzy uczestniczą w tym wspaniałym wydarzeniu, wspomogą nas i znajdą naprawdę wielkie ciekawostki. Niezwykłe chwile w hotelu i restauracji Von Grasów w Kłaninie oraz cukierni i restauracji Rynek 23 w Pucku czekają na Ciebie. Przyjedź i delektuj się pięknem miejsc i smaków. Spędzając czas w kłanińskim pałacu i w puckim Rynku 23, wspierasz projekt Tank Hunter. Rozpoczynamy fantastyczne poszukiwania na Helu. Jesteśmy dużą ekipą, tak więc jest duża nadzieja na znalezienie grubego zwierza, a właściwie dużej ilości ciekawych pozostałości po II wojnie światowej. Aż kurde miło. Ale kurczę, fant. No i M35. Jest pierwszy fant. Mariuszowi oczywiście na samym wejściu trafił się piękny hełm M35, piękna aluminiowa obręcz. Tak więc wczesny wypust, jeszcze zaginane ranty. No i takie coś, tylko na Helu. Ledwie wchodzimy, pierwszy sygnał, no i Mariusz ma to szczęście. Super, lecimy dalej. Na dzień dobry znaleźliśmy hełm M35, który znalazł się tutaj zapewne w 1945 roku wraz z Niemcami, którzy z Helu uciekali. Było tutaj masa żołnierzy, która starała się stąd ewakuować. Ostatecznie w większości się to nie udało. No i ci żołnierze, którzy maszerowali do niewoli hełmów już do obrony, a właściwie do użytku nie potrzebowali. Nikt w hełmie do niewoli nie szedł. Wiadomo, że działania wojenne się zakończyły. Pamiętajmy, wojna na Helu kończy się 8 maja 1945 roku wraz z kapitulacją III Rzeszy. Mój pierwszy hełm, panowie. Super, jestem pod wrażeniem i normalnie aż mi się ręce trzęsą. Jest to hełm wzoru M35 z uwagi na to, że ma aluminiową obręcz fasunku, no i oczywiście nity, które trzymają ten fasunek, są również z metalu kolorowego. Tu co prawda ich nie widać, one są dosyć skrodowałe, ale o, jest pięknie widoczny nit, który jest kolorowy, i zagięcie rantu, doprasowywane są również odpowietrzniki, których tutaj na tę chwilę nie widać, zapewne po wyczyszczeniu będą widoczne. Jak wam idzie? Coś ciekawego? Mamy coś. Pokaż, Uber, co mamy. O, jest jakaś ciekawostka. Nakrętka.
ale przyznam się szczerze, że nie wiadomo z czego. Że nie wiem od czego, ale aluminiowa, tak więc na pewno. To jest, słuchajcie, ciekawostka, bo to jest rączka przeładowania do MG34. Tak, tak, karabinu maszynowego MG34, czyli tego najpopularniejszego uniwersalnego karabinu Wehrmachtu, który służył od 1939 aż do 1945 roku. Tak więc za tą rączkę ciągnął w momencie, gdy przeładowywał karabin. No to gdzieś może być reszta. Tak, także gdzieś jakiś Niemiec coś przeładowywał i do czegoś strzelał. Tu widzę też macie jakieś... O, tu kolega łuseczka. Znalazł łuseczka, bo tu jest dużo, dużo sygnałów, także... Tak, i to jest, słuchajcie, strzelona. Łuseczka strzelona, nie wysadzona, bo też trafia się tu wysadzona amunicja. I jeszcze powiem wam większą ciekawostkę, oznaczona N, czyli producent Norblin, Polska. O, polska łuska. Tak więc polski żołnierz strzelał tak, w tym tak. miejscu z Mausera, może jakiegoś szkopa ustrzelił. Co to jest? 10 treningów, tak mi się wydaje przynajmniej. I coś ciekawego znaleźliście? Tutaj nie. Ale jakieś metale widzę piszczą, coś tak, się cały czas kopie. Tam, piszczy, o, ale... to jest fajne, pokaż tam bardziej. O, i teraz zobacz. Pokaż. O, dokładnie. I tu masz, widzisz? O, faktycznie. Kawałek metalu, proszę. Jest odłamek. Jest ciekawostka. Mamy już parę ciekawostek, także... Tu też drobna stal. Tutaj... Tutaj coś porozrzucanego takiego stalowego, także trzeba by pewnie pogrzebaczem. Jak coś ciekawego? O, to pewnie z jakiejś takiej standardowej. O, to jest jakaś tam Mückensalbe albo jeszcze inna. To jest standardowa maść Wehrmachtu. Takie białe, malutkie tubki. I tam oczywiście w zależności od przeznaczenia, ona była oznaczona w czarnej, takim prostokącie. Był opis, na co dokładnie ta maść jest. Także jest pozostałość po 1945 roku i po żołnierzach Wehrmachtu, którzy tu przebywali. No i kolega znalazł łuskę po pocisku, jest to pocisk niemieckiej produkcji, mosiężny. Wspaniale się w sumie zachował z uwagi właśnie na zawartość metali kolorowych. Ale to takie miejsce, na którym zawsze można coś ciekawego znaleźć i zawsze masa artefaktów wychodzi. Oczywiście w większości są to odłamki, tak jak w tym przypadku, no ale też trafiają się i ciekawostki. Tak więc zawsze trzeba te sygnały koniecznie przebrać. Konradowi właśnie udało się odnaleźć pozostałość po antenie niemieckiej radiostacji. Takiego sprzętu oczywiście na Helu było bardzo dużo. No i też w 1945 roku, w momencie gdy już dochodziło do kapitulacji, Niemcy całość tego sprzętu łącznościowego niszczyli, tak aby nie dostał się w ręce wroga. Pomimo kapitulacji i zakończenia wojny, nadal te procedury były zachowane. Ale to takie miejsce, na którym zawsze można coś ciekawego znaleźć i zawsze masa artefaktów wychodzi. Oczywiście w większości są to odłamki, tak jak w tym przypadku. No ale też trafiają się i ciekawostki. Tak więc zawsze trzeba te sygnały koniecznie przebrać. No i słuchajcie, pierwszy bardzo ciekawy artefakt, który znalazła Julia, to jest Doppeltrommel stosowany w MG34, bądź też w karabinach maszynowych lotniczych. Takie Doppeltrommle zawierały dwa razy po 50, czyli łącznie 100 sztuk amunicji. Doppeltrommel w świetnym stanie, bo widać jeszcze oryginalną farbę. Nie jest to już codzienne znalezisko, a dzisiaj podczas naszych poszukiwań widzę, że naprawdę obrodzi jak na świętego Mikołaja. Widać, że tych znalezisk będzie dosyć sporo. Mówię, a Doppeltrommel nie jest już codziennością i w tej chwili no, znalezienie takiego magazynka, zwłaszcza z wcześniejszego okresu wojny, bo pamiętajmy, że Doppeltrommel w MG34 stosowano na początku wojny, później w miarę, gdy zostały wprowadzone już pojedyncze trommle na taśmy, tych Doppeltrommli zaprzestawano stosować. A tu jeszcze z oryginalną tasiemką widać z jakiegoś materiału, bym powiedział, erzacowego, czyli jakiś presztof, bądź też substytut skóry czy guma, który stosowany był też w końcu wojny. No ale mówię, piękny Doppeltrommel, niecodzienne znalezisko. Wiemy, że gdzieś tutaj w pobliżu musiał być MG34. Julio, gratuluję pierwszego wspaniałego znaleziska. Niecodziennie się takie coś trafia, a dzisiaj podczas naszych poszukiwań same ciekawostki. Jeszcze w dołku, w którym...
w którym znalazł się Trommel, jest wyczuwalny, wyraźny sygnał. Tak więc myślę, że jeszcze coś ciekawego tutaj dzisiaj wyjdzie. O. Tak. O. Coś od czegoś. Jakiś przyrząd, bliżej nieokreślony, którego nie jestem w stanie na tę chwilę rozpoznać. O! I już wiem, co to jest. Hełm! Tak. Nie, już jest. O, i proszę. Julia miała na tyle szczęścia, że jeszcze oprócz Doppel Trommla do MG Niemiec zostawił również swój hełm, drugi dzisiaj. Tak więc, o, chyba Niemiec nie przeżył tego uderzenia. Widać doskonale zachowany fasunek jeszcze w środku. Jest to hełm późniejszego wzoru z wygiętym rantem na zewnątrz, czyli wzór M42. Dosyć późny wzór, ale tak jak mówię, najprawdopodobniej ten Niemiec nalotu bombowego nie przeżył. No chłopaki poszukują, cały czas wychodzą coraz to nowe artefakty. Co znaleźliście? Łańcuch. Elementy od bram, jakieś ozdoby, coś takiego. Okucia. Półwysep Helski w 1945 roku. To miejsce, na którym mieszka zaledwie kilka tysięcy ludzi, a właściwie powiedzmy, że nie przekracza to 3000. Niewiele domostw, a zjawia się tutaj 200 tysięcy Niemców, żołnierzy i cywilów. I teraz jest to okres, kiedy trzeba było wybudować masę ziemianek, tak aby ci wszyscy ludzie mogli się tutaj gdzieś pomieścić przed ewakuacją. I demontowano ze wszelkich budynków, które nie były do końca użyteczne, demontowano drewno konstrukcyjne. No i w ten sposób chociażby w Kuźnicy rozebrano na kościele cały dach. I cały dach posłużył do budowy ziemianek i tych schronów w lesie. Tak więc takie bramy okucia od drzwi i deski są mniej więcej niczym innym jak powszechnym znaleziskiem na Helu, gdzie trzeba było zbudować schronienie dla setek tysięcy ludzi. A taka resztka. No to chodź, coś ci pokażę. Chodź. Tam hełm się trafił. No już dwa się trafiły. Tak, chodź, zobaczysz coś ciekawego. Mateusz znalazł przed chwilą maskę przeciwgazową, a właściwie jej pozostałości, więc chciałem mu pokazać od razu zrzutowisko, które znajduje się nieopodal. No i tutaj mamy takie zrzutowisko masek przeciwgazowych. Na Helu takich zrzutowisk oczywiście było i jest dużo, dużo więcej. Jako że mieliśmy tutaj do czynienia z ponad 100 tysięcy żołnierzy, a właściwie według różnych źródeł nawet 250 tysiącami Niemców, którzy przez Hel się przewinęli, bo część z nich oczywiście zdążyła się ewakuować, ale przy 250 tysiącach żołnierzy musiało być co najmniej 250 tysięcy masek przeciwgazowych. I to wszystko niepotrzebne już 8 maja 1945 roku pozostało właśnie w takich dołach zrzutowych, gdzie wyrzucano w ten sposób ekwipunek żołnierski, nieużytkowy, niepotrzebny, jak wiemy, na stałe czasy upragnionego pokoju i nikt już do wojny nie chciał wracać, tak więc ten sprzęt militarny, sprzęt wojskowy, jak hełmy czy maski przeciwgazowe na Helu trafiały się masowo. Zobaczcie, Maciej znalazł swojego pierwszego pięknego Mausera. Mauser oczywiście zniszczony, co mieli w zwyczaju żołnierze przed dniu kapitulacji. Całość takiej broni należało niszczyć. To jest standardowy Mauser 98K, czyli Kriegsmodell, urwany na komorze zamkowej. No wiadomo, że jest zdatny do użytku, ale już oczywiście dla dotrzymania pełni formalności poinformujemy o takim znalezisku policję, ponieważ ktoś mógłby to kiedyś jeszcze uznać za broń, choć kiedyś to była broń. Dzisiaj już na pewno nie. Przybijamy piąteczkę. Piąteczka dla znalazców. Maciej znalazł pięknego Mausera.
Tak więc pierwsze znalezisko zaliczone na pierwszym wyjeździe. Niesamowite. Jednak szczęście nowicjusza jest naprawdę spore, a takie znaleziska, jak widzicie na Helu, jeszcze do dnia dzisiejszego są. Ja jeszcze nie zadzwoniłem. Czy mam najpierw zadzwonić, czy... Ale ktoś tu już dzwonił. A, ktoś już dzwonił? No. A zgłaszał może, że poszukujemy, a czy dzwonił ktoś, że znaleźliśmy? Dopiero znaleźliście. Dwa pociski. A. To nie, to dzwonił jakiś grzybiarz, tu do nas podszedł, ale on to gdzieś tam namierzył, a myśmy dopiero Mausera znaleźli, także karabin. Odnaleziony Mauser, oceniony przez policję jako, no, nawet nie złom po broni, tak więc pozostaje tutaj, no i pojedzie razem z nami. Jak widzicie, poszukiwacze to nie tylko poszukiwania, to również sprzątanie lasu. Staramy się, aby pozostałości po mniej kulturalnych osobach znalazły właściwe miejsce. Bardzo często jest tak, że jednak ci użytkownicy tego naszego dobra, jakim są lasy, są w stanie przynieść pełną buteleczkę do lasu, ale z pustą już mają duży problem. Najwidoczniej ta zawartość takich dociąża, że muszą to pozostawić za sobą, ale my... Niebezpieczne takie odłamki. Tak. Stanąć nogą, ręką, tak. Tam się dotknie czy coś, to można łatwo skaleczyć. Dokładnie. Niestety ktoś po tych osobach posprzątać musi. A środowisko poszukiwawcze to ludzie z pasją, ludzie hobbyści, ludzie, którzy starają się, aby zadbać o to nasze wspólne dobro. Tak więc część osób zamiast poszukiwać poświęciło swój czas na zbieranie śmieci. No i jak to na Helu, cała masa większych elementów. Tutaj na przykład w mojej ocenie będzie to łóżko składane, które najprawdopodobniej któryś być może z oficerów przyniósł sobie z prywatnego domu jakiegoś helanina. Ktoś musiał pewnie łóżko stracić, zbudował swoją ziemiankę, no ale na ziemi już spać nie chciał. Tak więc wraz z żołnierzami wędrowało również domowe wyposażenie, tak aby mieć chociaż namiastkę normalnego mieszkania. Chociaż akurat Niemcy to powinni byli ponieść karę za to wszystko, co zrobili przez wcześniejszych prawie 6 lat. Popatrzmy, co ciekawego znaleźliście. O, chyba znowu przewód. Pokaż, zerknę, spróbuję to obmieść. No to na bank, bo wiesz, cegła to jest, to niegdyś tak oznaczano, że w danym miejscu jest przewód elektryczny. Czyli mamy tutaj skrzynkę, najprawdopodobniej jakąś łącznicę elektryczną do dawnej przedwojennej elektrowni rejonu umocnionego Hel. Idzie tam, tak, czuję, że... Tak, także możemy zakopywać. No, chłopaki, zdjęcia sobie poróbcie. Ale znalezisko ciekawe, sygnał był piękny, tak więc udało wam się dobre miejsce namierzyć. Dzisiaj pierwszy raz z wykrywaczem, czy... Jeszcze nigdy nie kopaliście. A no to... Przygoda, bo to mówię, ten rok jest bardzo dla nas aktywny. Tak. No tak więc, już rozpoznajecie dobre sygnały. Bo już dobry sygnał namierzyliście. Mógł to być równie dobrze hełm. Tak. Szczęście dopisuje. O tak, to jest widać od baterii, od akumulatora. To będzie... To może być nawet od licznika motocyklowego. To nie wiem, co to będzie za obejma. To jest... To też jest od baterii. To jest od baterii. Klip? O, to jest coś, no. Kliby, nie wiem, bo to kliby, ale okej. O, nie wiadomo, co to. Kliby. Jakie? Tu jakoś widzę, są jakieś te pasty. A, to były pasty. Te pasty to dokładnie jest margaryna. Bona. Niemiecka margaryna z okresu wojny. Taka typowa. Typowa znajdka tutaj na Helu. Dużo tej margaryny mieli, także dużo jej zjedli. Ciekawostki. Myślę, że nie ma tutaj żadnych rzeczy, które konserwator mógłby uznać za zabytek. To jest zamek do niemieckiego karabinu MG34. A właściwie pozostałość po tym zamku, bo stan skorodowania już nie pozwala nawet na jego rozebranie. On najprawdopodobniej się rozpadnie. W każdym razie jest to pozostałość po zamku od MG34. Mamy, jest kolejny sygnał, tak więc trzeba zabrać się za kopanie,
żeby dowiedzieć się, z czym mamy do czynienia. Oczywiście znajdek jest tu dużo, dużo więcej, ale to jeden z tych momentów najciekawszych dla poszukiwacza, czyli odkrywanie tej historii. Może ja spróbuję namierzyć punktowo, co? Dokładnie tu. O, tu trzeba. Dokładnie. I tutaj kopcie. Na pewno coś wyjdzie, tylko że stalowego. Już jest. Coś takiego. O. Jakieś kolejne okucie od drzwi. Szybko poszło. Których tutaj dosyć sporo. Co jest ciekawego? O. To jest, wiesz co? To jest od łóżka. Od materaca. Od materaca, ale tam tak. Tak, no najprawdopodobniej, wiesz, gdzie stało i łóżko. Rzeczywiście, no są okucia, uchwyty od skrzynki, typowej skrzynki drewnianej, to są narożniki, a to wiadomo rączka, nie? Czyli mniej więcej tak to wyglądało. I tu widzę, że co najmniej dwie różne skrzynki, tak więc jest tych rzeczy więcej. Czyli warto to kopać dalej. Oczywiście, zawsze warto kopać, jak tylko jest sygnał. Sam dzisiaj za dużo nie odkryję, bo chodzimy i oceniamy znaleziska pozostałych osób biorących udział w poszukiwaniach, tak więc pracy jest dosyć sporo. Spróbujmy to ocenić, co to jest. O, najprawdopodobniej będzie to od linki albo od jakiegoś urządzenia optycznego. Ale tutaj napędu linki nie ma, nie. To jest najprawdopodobniej od jakiegoś urządzenia optycznego. Ciężko mi powiedzieć dokładnie co. Tam jest ten pociąg. Dobrze. Zaraz działamy. O, zobacz, ciekawostka. Standardowa pozostałość po armii niemieckiej, czyli Feningi, jest tu ich dosyć sporo. Wydaje ponieważ mi się, że są też kopiejki, wiecie, i to jak gdyby jest ciekawe. Tak, rzeczywiście, no to kopiejka. Czyli jeszcze albo obłupił Rosjanina, albo Rosjaninowi wypadło. Są tylko dwie możliwości. Tak więc takich monetek jest tutaj dosyć sporo. Oczywiście na Półwyspie Helskim przy tej masie ludzi i żołnierzy musiało też pozostać sporo bezwartościowej waluty, jaką w tamtym czasie była Reichsmarka. No to wyjątkiem srebrnej. Tak, za wyjątki srebrnej, którą można było przetopić. Słyszę emocje, słuchajcie. Coś się pięknego chyba trafiło. Idziemy zobaczyć. Jest piękny. S8498. Zeitengewehr. Standardowy niemiecki drugowojenny bagnet z pięknymi bakielitowymi okładzinami, dzięki czemu nie skorodowały i jak widać są na miejscu. Niestety nie był on w pochwie, tak więc ostrze jest w dość kiepskim stanie, no ale zawsze widzimy, że takie ciekawostki, które montowane były na Mauserze, który nomen omen również dzisiaj wyszedł, nadal się tutaj na Helu znajdują. Tak się cieszę. Tak, tak. Już tego MG34 żeśmy więcej nazbierali, bo tam chłopaki znaleźli zamek. Tu jest rączka, także za chwilę komorę jeszcze znajdziemy zamkową. Tak, chyba poskładamy. Tak. Jakieś pozostałości, ale tak. Co to jest? Tak. Cały czas tych pozostałości na Helu pozostaje bardzo wiele. No, jest tego bardzo dużo. Fajnie się tu chodzi, można dużo rzeczy znaleźć. Tak, nie ma nudy. Dokładnie. Idziemy dalej. Katarzyna znalazła guzik. Standardowy guzik Wehrmachtu zwany groszkiem, a to z uwagi na tą strukturę, którą widać na tym pięknym guziczku. Niestety guziczek nie ma tylnej części, ona skorodowała, tak więc nie ma uchwytu, ona była również stalowa, no tak więc nie mogła przetrwać do naszych czasów, ale jak widać drobne kolorki również się dzisiaj trafiają. O, a to jest, słuchajcie, wycior, różaniec tak zwany do Mausera, tym przeciągało się przez lufę mauserowską szczotki do czyszczenia luf. Tak zwany różaniec, bo pewnie można by się z niego pomodlić. Dziesiątkę by tutaj zaliczył. To polska monetka. O pięknie, 10 groszy. No zobaczcie, z różnych wykrywaczy korzystamy. Część z nas używa nawet takich wykrywaczy zwanych tuboxem, czyli takich dwucewkowych, które potrafią namierzyć nawet małe obiekty na większej głębokości, czyli taki bagnet można znaleźć takim wykrywaczem spokojnie na głębokości nawet sięgającej pół metra, gdzie normalnie wykrywaczem tradycyjnym nie sposób byłoby trafić.
Znaleziska oczywiście są, jest ich sporo, mniejszych, większych, ale cały czas coś się trafia. Współczesne. To jest coś, nie, to jest też druga wojna. To najprawdopodobniej jest od sprzętu łącznościowego, od jakichś łącznic, tego typu rzeczy, bo tu widać już po stali, że jest mocno skorodowana, ale to są elementy mosiężne z nierdzewnymi, tak więc te wiadomo nie korodują. Eska standardowa, niemiecka, strzelona. No oczywiście znaleźli ciąg dalszy, jako że przyjadą do nas saperzy. Oczekujemy na ich wizytę, policja została już wezwana. Znaleźliśmy również kilka pancer rur tak zwanych, czyli rur od Panzerfausta. Obie pancer rury mają w środku jakieś, nie wiem czy są wypełnione ziemią, czy materiałem miotającym. Wolimy nie ryzykować, tak więc czekamy na wizytę. Na wizytę saperów, niech oni się tym zajmą. Wszystko składujemy tutaj jakby w jednym miejscu, tam gdzie zostały znalezione. No i czekamy po wizycie. Będziemy wiedzieli, co dalej z tym zrobią. Mam nadzieję, że nikomu już z powodu tych przedmiotów krzywda się nie stanie. No i kolejny dołek, kolejny sygnał. Trzeba to wszystko dokopać. Tych sygnałów oczywiście na helu jest cała masa. A my dzisiaj pośród tutaj różnego rodzaju odłameczków, kawałków wykopujemy. Tego oczywiście sporo. Teraz się przekonamy, z czym my tu dzisiaj mamy do czynienia. Na pewno sygnał jest bardziej znaczny, aniżeli ten odłamek. O, chyba coś czuję, że to hełm. No i chyba dobrze czuję. To będzie na pewno hełm. To będzie na pewno hełm. Ale siedzi strasznie mocno. Możesz sobie zobaczyć ten zarys jego. Spójrz do dziury. Zobacz. Jeszcze pewnie tęga niemiecka głowa w nim. Trzeba go opróżnić. Czyli zabrać mu ten kask. Nie chcę oddać. Trzyma szatan. Straszliwie. Straszliwie trzyma. Dobra. O. Mamy puszeczkę. Ciekawe, czy z czymś. Mamy kolejną puszeczkę. Czyli najpierw zjadł konserwy, a potem ściągnął swój hełm. Nawet nie jest widać, że zdrowy dzwon. Przynajmniej tak wygląda na pierwszy rzut oka. Fasunek wyciągnięty. Ale kolejny hełm w dniu dzisiejszym nastraja optymizmem, że jeszcze sporo sygnałów tutaj zostało. A mamy jeszcze pozostałości akumulatora, który ktoś też do tego dołka wrzucił. Kończymy dzień takim hełmowym akcentem. Dzisiaj właściwie to trzecia sztuka, jaka wyszła na helu, to akurat M40, niestety dość mocno pognieciony ze śladem po odłamku, ale ciekawy, bo taki powiedziałbym wojenny kontekst, wojenne uszkodzenie dodaje mu dodatkowej atrakcyjności. Ale na dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Widzimy się już za tydzień, jak zwykle w czwartek o 20. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Serdeczne podziękowania dla obecnych na czacie na żywo. Dziękujemy za Waszą pozytywną energię i dobre słowo. Uprzejmie dziękujemy tym, którzy dorzucają do ognia. Dziękujemy naszym patronom z Patronite'a i YouTube'a. Każdy grosz jest na wagę złota. Wasze wsparcie to kolejne kilometry zrobione w poszukiwaniu czołgów. Wśród naszych wspaniałych mecenasów są Ajent Jacek Arendt, Przemysław G. Babi, Roman Banaś, Szymon Barwiński, Jarosław Bąk, Rafał Bejrut, Jakub Biesiada, Biszop Biskup, mecenas odcinka Tomasz Błaszkiewicz, Grzegorz Borecki, Artur Borna, Damian Boruch, Łukasz Buczko, Daniel Budzisz, Sebastian Bujakiewicz, Przemysław H., Marcin Chojnacki, Adam Ciesielski, Daniel Cisowski, Tomasz Ciuruś, Krzysztof Cukierski, Marianna D., Andreas Czyzewski, Franek Dolas, Andrzej Duda, Lukas Dylik, Mikołaj Dynarowicz, Jay, Andrew Black, Krzysztof Fiedler, Michał Futera, Sebastian Galowy,
Grzegorz Garus, Dominik Graczykowski, Krzysztof Goździkowski, Marcin Górny, Tomek Grącki, Andrzej Grochola, Piotr Grochot, Krzysztof Grzelak, Przemek Grzonkowski, Michał Grzybowski, Mateusz Hamera, Mateusz Haplicznik, Tomasz Choinka, Mariusz Huber, Adam Jackowski, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jażdżewski, Maciej Kaczkowski, Matthew Kaczmarek, Michał Kapiec, Bart Kajor, Aleksander Klem, Michał Klimczak, Anna Konieczny, Mariusz Koralewski, Mariusz Korzeniewski, Artur Kozłowski, Marek Krause, Marian Krzeszowski, Krzywy Jas, Pacior KRK, Dawid Krzyczkowski, Paweł Kuligowski, Adam Kwiatkowski, Mateusz Lasota, Wojciech Latopolski, Tomasz Lewucha, Przemysław Lipniewicz, Albin Lojkowski, Andrzej Łądka, Szymon Łodyński, Maciej FM, Karol Magiera, Michał Majerczyk, Kamil Mańkowski, Mateusz Ghost 97, Jacek Mazan, Maciek Mądrzak, Andrzej Melonek, Daniel Miraszewski, Piotr Młynarczyk, Paweł Mot, Szymon Muński, Marek Musiał, Piotr Nadulicz, Robert Nicgorski, Krzysztof Nieszkowiecki, Olek Nowakowski, Sebastian Nowiński, Piotr Nyszczuk, Grzegorz Odrowąż, Dorota Orzechowska, Pajpa 1982, Krzysztof Pawlik, Marcin Pawlowicz, 50PLN, Krzysztof Poczekaj, Artur Powroźnik, Michał Probierz, Patryk Puls, Pawias, Ralf 99DE, Kamil Ramza, Tomasz Romanowski, Robert Rąpalski, Michał Semczyszyn, Krzysztof Jaremas-Skąpiński, Krzysztof Siedlarz, Dominik Sieracki, Mariusz Smoleń, Krzysztof Stanior, Mariusz Stoczkiewicz, Daniel Strojk, Strzyga, Łukasz Suwała, Krystian Szczęśniak, Marek Ślęczka, Tomasz Tracz, Marek Trębicki, Filip Urbański, Jacek Warsicki, Michał Tomasz Warszawski, Wilk Welesa, Piotr Wierzbowski, Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Marcin Wiśniewski, Kamil Włodarski, Kacper Woźniak, Mateusz Woźny, Krystian Ziętek, Konrad Zyśk, Artur Żak, Bartek, Grzegorz, Konrad i Leszek. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek przygód Tank Huntera. Jak zwykle w czwartek o 20:00. Do zobaczenia!